Ciup, poszło. Ach, kolejny dzień w kopalni Plagusa i Bladiego. Ciema Plaga, jak tam Bladi. Ja już spadam na dół sobie, wiesz? Dobra, to ja też spadam. Ogólnie ja sobie tak pomyślałem, tak sobie tutaj też spojrzałem, jak to wygląda, że ja to chyba już oszczędzam, kurczę, na tego żurawia. W sensie, jakby widzę duży potencjał w tych rzeczach, które mam po drodze, ale kurczę, jak sobie wyobrażę, jak dużo kosztują ulepszenia, to ja szczerze mówiąc nie wiem, czy już nie iść w tego, wiesz, najdroższego i po prostu w niego całkowicie zainwestować, czyli zebrać aż $1 000 000, żeby zainwestować w żurawia. No i wiesz, potem tylko żurawia już ulepszysz, to i tak będzie dużo kosztować, ale no tak sobie pomyślałem, no nie wiem, zobaczymy, jak to mi wyjdzie, bo gorzej jest pojemnością, co nie? Bo ja tak mówię, ale w sumie brakuje mi trochę pojemności też. Kurczę, ale drogie te wszystkie rzeczy są. Dość skomplikowane wytłumaczenie tego, dlaczego chcesz mieć lepszego mecha od sąsiada, naprawdę. Bardzo porozbudowane. Ale nie, wtedy bym miał najlepszego mecha. Tak, też bym chciał go mieć. Dzień dobry, witam, to pogłębianie. Elo. Dobra, też chcę. Chodź tu na 600 do mnie, bo tu jest ziomek. 600 metrów. Kontakt radiowy, pa. Byłem, właśnie. Oj, dostałem 6000 i trzęsienie ziemi. Poczekaj, ja pójdę w prawo, żebyśmy nie szli, żebyśmy tak samo nie szli, to ja pójdę ten, tak, na 600 byłem. Dobrze. Właśnie. No, dużo dobrych rzeczy tutaj jest, powiem ci. Tak, no bo wiesz, to fajne miejsce. Fajne miejsce, to dużo fajnych rzeczy jest. Tak. Dobra, to też sobie wydobędę. Sam kopalni poszukaj, bo coś dziwne, że u ciebie nie było przez tak długi wiesz czas. Wiesz co, nie? ciężki temat, no mogło być, bo to jakby nie da się tutaj tak stuprocentowo ominąć, więc jest zawsze jakaś szansa, że gdzieś zniknęła mi. Ona musiałaby być gdzieś mocno na prawo po prostu, ta kopalnia. Czy dość mocno w prawo, no. A tu w lewo tak... To nie, że tam po prostu, bo tam wiesz, bo to teraz tu jest taki środek bardziej, a to mogła być, bardziej gdzieś tam, wiesz, na prawo. Odbij, może znajdziesz, będzie dobry hajs znowu. To jest dobry pomysł. Kurde, ale tych złóż tutaj różnych jest. Oj, zablokowało mi plecak już. Ajajaj. No właśnie, to też jest takie coś, że wiesz, to sobie wydobywasz, cieszysz się i nagle ci blokuje, nagle koniec, bo nie ma już, nie masz miejsca. No. Sorry, musisz wracać. Tak jest. Ale cacy. Dużo pieniędzy dostanę. Tak jest kopalniany biznes, panie Plaga. Tak, kopalniany biznes na tym polega. Lecę w dół, nie ma co. Tak? Dobrze. Ja teraz sprzedaję. Wydobywam te rzeczy, ale wiesz, to jest trochę w dół lecę. Ale teraz zarabiam bardzo dużo pieniędzy na tych wypadach, powiem ci, no. No bo już wiesz, dużo też zbierasz. Tak. Tak, tylko że zobacz, ile to jest zbieranie surowców, to jest dopiero wyzwanie. Jest. Wiesz, zarabiasz, ale też dużo zbierasz. No to wiesz, to jest za coś ogólnie. No, ale też bardzo dużo wydaje na ulepszenia. Teraz kolejne ulepszenie kosztuje mi 90 tysięcy. No właśnie, ja gdzieś tam przy takim momencie już tak sobie myślę, kurczę, nie wiem, czy się opłaca, co nie? No. 90 tysięcy. Trochę tak, ale mieć, kurde, pełny plecaczek, wiesz, multum możliwości, latasz sobie dużo, no to szkoda tego nie mieć. No niby tak, no coś, powiem ci, Plaga, no coś w tym jest, o czym mówisz, coś w tym jest ogólnie, ale drogi biznes. Dobra, ja mimo tutaj... wszystko, tak. Mimo wszystko drogi biznes. A co tam mamy? Żeby te diamenty jeszcze poznać. To diamenty to chyba najrzadszy. Zobacz, że tylko jednego nie mamy odblokowanego. Jednego tylko nie mamy. Nie, dwóch nie mamy. Dwóch odblokowanych nie mamy rzeczy. Czyli generalnie diamenty to pewnie te najdroższe. Ile on tych diamentów chciał? Milion? Nie wiem, ile on ich chciał, ale podejrzewam, że bardzo dużo. A El masz zadanie całe. On tam cwaniakował z tym chyba strasznie, z tymi diamentami. O kurde, jak tu już wolno mój kopie. No i tak samo, mam tylko jedno ulepszenie jeszcze dostępne do wiertła. Więc no to dużo se nie poprawię jakości. Tak, no niestety. No i widzisz, to jest właśnie dylemat kupowania odrobinę lepszego tego. Z jednej strony byś kupił odrobinę lepszego, bo po co kupować bardzo lepszego, ale z drugiej strony wiesz, chcesz oszczędzić, żeby kupić najlepszego. No i tu jest taki dylemat trochę, co nie? Jak się zdecydować? Trochę tak jest, niestety. Trochę tak jest, panie Plaga. Tak w tej grze wygląda życie. No, życie w tej grze jest dość skomplikowane, nie da się ukryć. Dobra, idę w prawo. Tutaj sobie kopię, bo tutaj już zaczynają się, jestem już na 450 i powiem ci, że to jest chyba ten moment przełomowy, bo zaczynają się te urany. Ja znalazłem kolejną kopalnię. Nie wierzę, panie Plaga. Trzeci pod rząd.
I ty same kopalnie znajdziesz. Ja po mojej stronie Brane. Nie ma kopalni chyba, tak mi się wydaje. No może tak być, że u ciebie to jest bieda kopalniana jakaś. No. Nie wiem, o co chodzi, bo kowie poprawię, to weź do koptu i to będziemy mieli dużo jeszcze więcej, bo i tak dużo zarabiamy. A ty pasywne to tak oddaje. Tak naprawdę byśmy zostawili grę włączoną na godzinę, to byśmy mieli mnóstwo pieniędzy, że... Kupę hajsu byśmy mieli, to prawda, no. Poszli sobie tam, wiesz, na obiad, wrócili pieniądze. No tak, zostaw komputer włączony, bloody, na noc. Wrócimy na 3 miliony. No jej, w sumie nie zdziwiłbym się. Mi się wydaje, że spokojnie. Na luzie. No, kupa pieniędzy by była. Na pewno. A co to jest taka jedna noc z komputerem włączonym? Dokładnie, jedna noc. Co to? Już się takie rzeczy robiło, panie Plaga. Nie jest to bardzo dużo. O, znalazłem, mam kopalnię. O! Udało się. Na jakim poziomie? To od razu dokupię. Już patrzę, poczekaj. To jest tak, 6, 5, 7, 6, 6, 7. 6, 6 czy 6, 5? Nie, 6, 6, 7. Dobra. 667. No, bardzo głęboko, bardzo głęboko. Głęboko. No, bo my jesteśmy na 590. Ale kupię. No. Ale jest, ale znalazłem. Widzisz Plaga? No, ty też znajdujesz to, tak. Tak, ale tu proszę, nie no, ale tu już będziemy mieli teraz to już po grubości. Dobra, dawaj pieniądze! Dawaj pieniądze, no biedaku! Ja sobie ziemię wyrzucę. Ale pieniądze! Ja w ogóle tych pieniędzy nie widzę nawet, jak to tobie zapłaci. U mnie też się tak sypią. Tak, bo to jest chyba dla każdego osobno wypada. Tak, żeby sobie nie kraść, no. Ktoś by kampił tu miejscowe. No, bo to byłoby dosyć zabawne. To byłoby dosyć zabawne, gdyby ktoś okradał innych. No, by to dość zabawne, to prawda, tak. Jakby... Mega śmieszne by było. Mega śmiesznie by było, jakby taka opcja była, że tam stoisz sobie na sklepie i kradniesz innym. Co nie? No. Jakie to by byłoby... Jakie to by było? Nie, no niewiarygodne to by było nawet. Nawet niewiarygodne ci powiem. Dobra. Dobra, szukam tego mojego, później twojego. Dobra, lecę w dół. No moje to mówiłem ci, na jakim było 667, no. Dokładnie. Ja nie pamiętam, na którym moje było. To tu było? Tak, to tu. Czyli na 613, czyli tutaj muszę tak... Opadam sobie! Opadaj. Opadam sobie w naszym głębokim tunelu. Aj, nie kupiłem sobie wzmacniacza. Ale lecę w dół. 1000 na godzinę! Nie no, wzmacniacz oddaje ci powiem. Tak, prawda. Wzmacniacz oddaje. O, siema. Dobra, widzę, że trzeba trochę w dół bardziej dokopać. Tak, to prawda, to o ile tak. To jest cenne? A zobaczę, zbiorę sobie. Polecić, wiedziałem po prostu już. Czułem no, to. No, nie no, bo taki ładny leżał, głupio było ten. No, głupio nie jeździć, wiadomo, że no. Nie. Masz bombę jeszcze jakąś? O, ta, i... mam, dobra. To ty koptuj tam. Koptuję, co ja mogę, no. Pójdę tym moim tunelem, który gdzieś tu sobie zrobiłem. O, tutaj. W porządku. Pójdę sobie tym moim tunelem, żeby... Pójdę. Nie przeszkadzać, bo... No, ja odwalę tą robotę. Tak, odpalisz tą robotę, bo widzę, że ci przeszkadzam tylko. Tak, wziął szmaragda i spierdzielił. Ale pomagał się. Pomogłem ci, panie Plaga. Panie skopał dwie kratki do szmaragdu i się zawinął. No nie. Plaga, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. No nie wiadomo, dało się. Nie dało się już nic zrobić. Tak, to za słabo masz ulepszonego drona zwyczajnie, no. No tak, no mój dron jest po prostu trochę słabszy, no. Musisz to Plaga zrozumieć, że nie każdy ma takiego wypasionego drona, jakiego ty masz, takiego kangura za 1 000 000 złotych. No, nie każdy polskich. Ma takie, nie każdego starsza takie luksusy. Kurczę. O, znalazłem zielony kamyczek. Też sobie zarobię. Bloody, znalazłem pierwszy diament. Co ty gadasz? Totalnie, na niebiesko jest taki kryształek, więc to musi być diament. Jaki miliarder. Bo górano jest. No to znalazłem mapę skarbów też. No nie, źle, to teraz to już w ogóle jesteś milionerem. Wcześniej ciekawe. To byłeś tylko milionerem, a teraz jesteś turbo milionerem. Potrójnym. Potrójny milioner. Tak, a ja znalazłem giger. Śmieci. Skopię sobie, bo czemu fajnie. Nie? Nie mam, musisz 667 dokopać do końca, bo ja nie mam bomby. Nie mam bomby, a już jestem zapchany tymi kryształami, więc lecę do góry. Weź tam skop 667 i w prawo daj rurę, nie?
Tylko że teraz jestem. No dobra, zaraz. Diament 3500. Nice. No to tak wygląda mi na taki diament. 3500 chociaż. 3,5 za jest... jeden, nie? Nice. No to diament to jest cenny. I tam ile było diamentów, żeby skopnąć? Nie pamiętam, właśnie muszę sprawdzić, no. Bo on tam ileś chciał tych diamentów, co nie? Tak, ileś tam chciał. Diamenty. Poczekaj, zobaczcie, dobór diamentów. Już przeklikuję. 14. Ujejku. Kurde, dużo. To później, ale pewnie, pewnie będzie później ich dużo. Tak, to jak zwykle. To jest takie, wiesz, czasowe. Tak. No, osiągniesz jakiś moment i będzie tego tych diamentów od fulla. Po prostu będzie musimy tak pewien etap przejść w naszej egzystencji i będzie potem gitara. Da, no ludzie, to ogarniemy. Totalna chillera. Się nie ma co przejmować. Fajnie, pasywnie zarabiamy. No kozaczek, nie ma co tamto. Totalny luz. Pełna chillera. Idę poszukać skarbu, bo to zawsze dobry pieniądz. Ciekawe, gdzie on się tam pojawił. No skarb to może być absolutnie wszędzie, panie Plaga. No, na szczęście mam mapę skarbu, więc tam sobie... Co? Mapa skarbów? Czy ja dobrze słyszałem? Tak. Tak, tak, no tak, nieźle. Tak. Ja sobie też kopię sobie. Kopiemy sobie, oho. Co tam masz? O lol, znalazłem skarb, tak po prostu. Ej, gościu. Nie, mam nadzieję, że to nie ej, mówi. Chodź na 700. No zaraz, zaraz. Tu jest mur kolejny. Co, na ale 700 chyba... jesteś, a nie przykopałeś kopalni, o ty pieronie. No bo nie miałem jak, bo no, ten, wiadomo, bo no. Nie po drodze mi była po prostu. No, no mówię ci, nie po drodze totalnie. Może to jest już koniec mapy. Tam. Nie wiem. Bariera zbrojnej stali. Najpierw barierę placówki, a teraz to? Zastanawiam się, po co te wszystkie bariery? Nie ma czasu na pytanie, możemy użyć stalowej bariery jako dużej anteny, aby przywrócić kontakt radiowy z osobą w potrzebie. Jeśli stoisz dokładnie tam, nacisnę ten przycisk i... Halo, czy możesz mnie usłyszeć? Działa, tak? Słyszymy cię! Jesteś w porządku? Musisz kontynuować kopanie, spotkaj mnie wy! Znowu ten dziwny dźwięk zaczyna mnie denerwować. Sygnał ratunkowy mówił, że musimy kontynuować kopanie w dół, ale jak przedostać się przez stalową barierę? Być może zauważysz gdzieś słaby punkt. Wygląda na to, że te bariery są wzmocnione tylko z jednej strony. To by mogę to wysadzić? Może zobaczę. Nie. Ej, jest ten. Powiem ci, koniec gry? Czy tu jest... Nie, nie. Nie, koniec gry nie, ale bariery są, mur jest. No. No i jest nie do wysadzenia na razie. W sensie nie da się go wysadzić. Czyli trzeba go... Czyli trzeba, muszę znaleźć jakąś wyrwę chyba. Ciekawe, co tam trzeba znaleźć, no. Nie wiem, może jak przejdę przez wyrwę, to będzie. No, no nie chcę się rozdupczyć, no. Mówię ci, panie Plak. Spoko, ja tam dotrę i to rozwalę, mam bomb przy sobie pełno. Normalnie to mo. Tego se go wysadzę. Ten, pamiętaj o podłączeniu kopalni, panie Plaga. Podłączyłem ją właśnie, no już dobrze. Powinniśmy zarabiać gruby pieniądz właśnie za chwilkę. Prawdopodobnie. Dobra. No i to tam trochę zajedzie jeszcze, żeby dokopać ten 700. Nie są proste rzeczy. Właściwie. Dobra, skończyły mi się. A, znalazłem sobie punkt, faktycznie jest. Jest? No i cacy. Tylko, że... No, muszę nie... A to rura tam nie przejdzie. Zapełniłem się ziemią. Chyba, że to na samym środku jest słaby punkt, żeby rura nie, przeszła. Nie, na samym środku nie jest, po lewej. Tylko, bo to jest tak, ale wiem, już wiem, na czym to polega. Mam z... Oj, ten od ziemi ma nową misję. Mam złe wieści. Zgadnij. Znów ci się skończyła ziemia? Skąd to wiedziałeś? Dzikie zgadywanie, więc ile potrzebujesz? Jest. Poprzednia partia nie wystarczyła, więc my 200 ziemi chcę. To jak coś, Plaga. Okej, okay. Wysadziłem ten słaby punkt. I bo to jest tak, że z jednej strony chyba możesz wysadzić po prostu. I no, wiesz, tylko wiesz, chodzi mi o to, potem... że nasza rura nie przejdzie już dalej, nie? Nie, przejdzie, bo to z drugiej strony możesz wysadzić, bo to było do góry nogami, wiesz o co chodzi? A, w tym sensie. Że możesz to wysadzić jakby od dołu wtedy. Wiem, o co ci chodzi, no. Tak, bo to jest tak, to tak sprytnie zrobili to. Tutaj niżej. No. Są jeszcze kolejne kawałki, wiesz? Musisz co? Jeszcze więcej tego wysadzać po drodze. O kurde, czyli to jest taka... Blokuje grę. To nie jest taka łatwa zagadka, to jest... No. O bogowie.
No to teraz gra się zmieniła o 700 milion stopni około. Tak, dobra, ale lecę na sam dół. Tak na oko powiem ci, jest hardcore. Wziąłeś bomby? Tak, wziąłem wszystko, lecę. No to ja tu ładnie już powysadzałem. I 1000 dużo. Na godzinę! I są kryształki tam oczywiście już. Znaczy diamenty, kryształki mówię. Tak, bo to jest pewnie taki też przełomowy moment z tymi diamentami. Tak bym obstawiał. Możliwe to jest bardzo. Bardzo dużo rzeczy mam tutaj. Przy sobie. Oj, jest ten zadanie. Ziemi mu brakło, co za cymbał. Tak, potrzeba ziemi. Tak, i widzisz tutaj, o. Zarobiłem 56 tysięcy na jednym ranie. A iż to? 56 tysięcy. To już są kwoty szalone. Dobra. 800 metrów, dobra. Wiesz co, ja tak ja wiem gdzie mniej więcej. Ej, jest, są, bo faktycznie są diamenty, teraz widzę. Są, są. No dobra, ja tak mniej więcej wiem gdzie to było. Wysaduj to w pieron tam. Wydzielić, tam. To wszystko. Rozwalimy to normalnie, barierkę, ta, kurde. Po prostu trzeba wysadzić. Myk i działa. Tak, trzeba było. Ej, faktycznie są. I, mi się, i to jest tak, to jest jakby z jednej strony możesz to po prostu tak, wysadzić. Tak, tak, zauważyłem, bo już wysadziłem tam kilka dziur. No. O kurde, tu jest kopalnia, byczku. O, to bierz ją na jakim poziomie od razu? Poczekaj, muszę policzyć, bo muszę się dokoptować. A, 700. 709. O, okej. Okay. To trzeba będzie dokupić i cyknąć, no. Tak, 709 jest kopalnia, pranie plak, swiksik. Dobra, spróbuję z diamentami, bo tu widzę po lewej jeden. Właśnie to samo, o dzięki Blaga! Mimo swojej strony, że mi wydobyłeś, że mi diament zostawiłeś. Jeszcze czekam. No, ile tam trzeba tych diamentów? 12? Tak, 12. Tylko nie wiem, jestem ciekaw, czy to jest już ten moment z diamentem, czy może on będzie jeszcze niżej, więcej? Nie wiem, warto sprawdzić. Bo ile? 12, tak? Dużo dosyć. Dużo trzeba. Dużo, ale... Ale ja nie dam rady, Wiesz, też tak, fajnie. Jednego mam z głowy. Ale wiesz, od jednego się zaczyna i potem jest tylko gorzej. Tak, tak, zawsze się zaczyna od jednego właśnie, no. No dobra, nie wiem, chyba jeszcze za wcześnie te diamenty, tak mi się wydaje, wiesz? Bo mało jest ich, względnie. Tak. Chyba trzeba jeszcze, wiesz, poczekać, zejść niżej, jak ich będzie dużo więcej, tak mi się wydaje. I tak intuicja mi podpowiada, że to będzie lepszy plan. O, ale tu ładnie wysadziłem wszystko. Ohoho. Znalazłem skarb. O ty, łobuzie. Swoją drogą ja chyba też mam mapę. Ja zapomniałem o tym. A nie, nie mam mapy jednak. Dobra, nie było tematu. A, myślałem, że mam mapę, ale jednak nie mam mapy. Ja tutaj główny tunel nasz daję w dół, żeby tą kopalnię odblokować. Przyda się. No, jeszcze jak się przyda, to wiesz, to jest jakby nie patrzeć dobry biznesik. Bardzo dobry. No ale bomby też fajne są, oddają te bomby. Tak. Tylko teraz już mocne skały bardzo robią. Nie ma tak łatwo się przez nie przekopać, kurde. Bo dwie bomby duże czasem idą nawet. Tak, tak, wiem. No bo to są takie, wiesz, no specjalistyczne, jakby nie patrzeć skały. To już są skały specjalistyczne, no to już trenowały dużo. Tak, skały specjalistyczne, one takie są właśnie, że to wymaga większych umiejętności ogólnie. Mhm. Większych umiejętności wydobywania. Wiesz jak jest, panie. Wiadomka. Panie Plaksik. No wiesz jak jest, co nie? Ta, już nie od dziś siedzę w tym biznesie. No, znam jedną taką no skałę, wiadomo. One tak... No tak jest z nimi właśnie, tak. Czy ja nie mam... A mam dynamit jeszcze, dobra. Pięknie. No i skarb kolejny dla mnie. Proszę. Wydobyłeś go? Tak. Powiem ci, bardzo dużo tutaj jest przeszkód, tych nawet murów, nie? I one są postawione w różne strony, ale możesz wysadzić je tylko z jednej strony. O. Ciekawe. Różne... No ja wiem. W różnym kierunku są jakby zwrócone, nie? O nie, wysadziłem to oczywiście. A, dobra. Co, wysadziłeś skarb? Nie, wysadziłem sobie tą biżuterię. No nie, źle. A miałeś jedno zadanie i jak zwykle tak wyszło, jak wyszło. Wyszło, jak wyszło. Podłączyłeś się, do kopalni się podłączyłeś jeszcze, nie? Nie byłem tam na górze, żeby kupić tyle. Nie, ale skopałem już, jest wszystko jakby git, tylko trzeba kupić i podłączyć.
No i cacy. Nie, no teraz te wykopki są naprawdę potężne. Tak samo jak zresztą ten pasywny, on ma 140 tysięcy już, kurde. Nie, no pasywny jest mega. No mówię, teraz tak się szybko zarabia, żebyś odszedł na chwilę, to byś miał milion pieniędzy. Milion. Tak na oko mówię. Na oko, tak mniej więcej, wiadomo. Tak, tak na oko milion, dobra. Teleportuję się z powrotem. Jedynie mówię, ta ziemia się trochę zapycha. Ta ziemia, tak. Chociaż ja już teraz ulepszyłem mocno i powiem ci, nie ma lipy. Teraz nawet nie zapełniłem sobie, tylko bomby mi się skończyły. Tak, mi się co chwilę kończą te bomby, ale to spoko, one są tanie. Platujesz na górę sobie, wytegowujesz i gitara siema jest. 709 kupuję. Jest naprawdę fajnie. Co tutaj? A, kupujesz, dobrze, dobrze. Na 709 dokupiłem. Ja po prawej stronie, ile tam jeszcze kopalni jest, nie? No na pewno po drodze, coś jest. No po drodze coś mogło być ogólnie, coś mogło po drodze być, nie mówię, że nie. Ja no. Tam, wiesz, długo sobie ten kopałem. Nic osobiście nie znalazłem, ale nie wykluczam takiej opcji, że coś mogło być tam na rzeczy. Dobra, mam maksymalną, maksymalne ulepszenie wiertła. No. A maksymalne ulepszenie kangura, no nieźle, no. Panie Plaga. Poza oczywiście śmigłem, prędkość lotu, no to tylko lalamusów jest, wiadomo. Po co to jest komu potrzebne, zacznijmy od tego. To ma kopać, a nie latać, nie? To wiesz, to jest koparka. Ja cię kręcę, ale to jest głęboko, Plaga. Lecisz, no, lecisz! Mega się tu lecisz! I dopiero mijasz ten mur, a tam jeszcze trochę, nie? No. Co nie, ale widać ten moment przełomowy, kiedy jest ten mur ogromny. I tutaj mijasz mur, jeszcze lecisz. Lecisz, 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 lecisz. Cyt kopalnia. Wow, nie myśl o tym było. Nawet, nie. Dobra, no. Zostawię ci to. Nie tym razem. Nie, tym razem. Stracę. To oszczędzę ci tym razem, ale wyjątkowo. Następnym razem nie będę taki szczodry. Do podłączenia. Dobra, kopalnie. Idę na moją prawą stronę, bo tutaj na pewno jakieś ciekawe rzeczy są. Kurde, no. Dobra, idę na moją prawą stronę. No, pojawiałem się, a mówię. Mi się wydaje, że jeszcze na zbieranie diamentów jest za wcześnie, bo tak. Po prostu za mało tego jest. Tak, ja widziałem tylko tego jednego i już lipa. Więc zdecydowanie tak, mi się wydaje, że to jest takie. Wiesz, jakby zacznie się to więcej pojawiać, to wtedy powiem jak najbardziej, ale teraz. Nie, teraz nie. Teraz to trzeba kopać dalej. Trzeba rozwijać nasze imperium kopalniane, panie Plaga. Kopalniane, tak. To prawda. No, za to uranium coraz więcej, tak uranium naprawdę. Jest odpierona, na jednym ekranie no widzę właśnie, 4, a, więc już a uranium jest, niewiele tańsze tak naprawdę, tak? Od diamentu. No zobacz sobie. Ile on kosztuje? No zobacz, 2700 jest uranium. Wow, no to 2700 to jest kawał pieniądza przecież, to co tylko nie? To. I to jest za uranium, a za diamenta 3,5. Masz niby 3,5, ale wiesz, diamentów nie ma na razie tak dużo. Tak, wiadomo. Nie, to uranium się opłaca, to ja biorę tylko uranium, dobrze, że powiedziałeś, bo tak go miałem troszeczkę, a teraz już nie. No gałganie, totalnie przemyślałeś. No, nie spojrzałem w cennik w ogóle, dawno nie zaglądam tam. Musisz patrzeć w takie rzeczy jak cennik, to jest ważne w kopalnianej egzystencji, że patrzysz w cennik, tak. Patrzysz sobie i widzisz, o, to jest fajne, co nie? I tak i kopiesz to, co jest fajne, a nie to, co jest średnie. A my ty też spoko, 2 koła od 3 sztuki, nie jest źle. Tak, to też jest takie... Takie od biedaka, ale złoto już takie głupie się wydaje, co nie? Takie już nie, trochę... złoto tak to już wiesz. Tak patrzysz na to złoto, chyba że wykopiesz śmieci. Śmieci są zawsze na plus, tak? Gdybym łopatą kopał, to bym złoto brał, nie? Najważniejsze są te śmieci. Jak widzisz śmiecia, tak, zobacz, bo to jest aż 1 dolar, to dużo. O, i zapycha ci magazyn tak samo jak ametyst, no. Dokładnie, dlatego nie, właśnie warto, jak zobaczysz śmiecia, to warto ogólnie wydobywać. Warto tak, inwestować, to są... no. To są moje poradniki, więc no trochę się na tym znam ogólnie. Nie, no trochę w tej gierce już siedzisz, nie? No właśnie. Jakby spojrzeć na twój profil Steam, to ty godzin masz trochę, no. Ze 3 to już są. No są z 3 godziny i to po grubości z 3 godziny. Na luzie. To wiesz, o, nie są żarty na tym poziomie. Ile tego tu jest? Dobra, mam pełne i większość to są właśnie te urany. No bo tego jest od groma tu. No, uranu to jest jakaś szalona ilość w ogóle, ktoś tutaj tak sypnął za nie? Dużo. Co nie? Kto to tutaj zostawił? Jakiś deweloper, taki żart chyba zrobił. Tak, deweloper. Dobry ale developer. To miło, że jakiś taki surowiec, którego jest, wiesz, dużo jest, tak dużo też zostawia. Tak. 35 sekund do teleportu, to mi się nie opłaca lecieć do góry, no. Znaczy, to jest ten moment taki, ten, decyzyjny, co nie? Z jednej strony... Czy masz ten, czy tyle ci zostało, ale z drugiej strony, kurde, no wydobyłbyś coś jeszcze. No nie, no ale jestem przepełniony, no.
I czujesz taki straszny smutek wewnętrzny, no bo z jednej strony sobie mówisz, kurczę, no wydobyłbym jeszcze jakieś gówno, a nie możesz, bo widzisz, no bo jest jak jest. A najlepsze jest to, że szafir jest mniej cenny niż taki uranium, co nie? Co? Szafir? No zobacz. Czy szafirów prawie w ogóle nie ma? Co to za żarty są jakieś w ogóle? A jest no takie nie, coś. No. Powiem ci, zszokowałeś mnie trochę tą informacją. Co nie? Widzisz, nikt zmieszany. Się nie na tym nie skupiał. Wszyscy myśleli, że takie cenne jest, a to proszę bardzo. Ten deweloper trąbka jednak jest, nie jest taki nieomylny, jakby się mogło wydawać. No. Kurde, no fajne rzeczy, ale też jestem pełny. I uwaga. I mam ile? I mam 30 sekund do tego, no niewiarygodne, 30 56 sekund. 56 tysięcy zarobiłem, cześć, no. Ja myślę, że jak wrócę, to też zarobię dużo, tylko oczywiście, no i co? No i muszę czekać, 25 sekund muszę czekać, żeby łaskawie teleportu użyć. Ja poleciałem. Nie chce mi się lecieć, ja sobie ten. No jest to zrozumiałe, nie? No, ja sobie jeszcze ten. No. Ale kurde. Ja jeszcze o ziemię jeszcze nazbieram, bo tam gościu mnie prosił o ziemię. Super sprawa. Co nie? No głupio, żebym mu nie zebrał ziemi, skoro mi prosił, to mu zbiorę. Ametyst, uran, diament, najlepszy. Dobra, powiem ci, że 750. Już widzę, że zaczyna się dużo diamentu, no. Mówisz? Zaczyna się już bardziej diament, tak jak patrzę, wiesz? Ja robię, wracam i robię diament challenge ogólnie. Na już. 750? Tak, 750. No to robię, bo widzę, że się trochę tego zebrało, no. To ja fajnie, to jeszcze fajnie. Chyba poczekam. Chociaż może on dobrze zapłaci. Tak w lewo uderzyć, to... Nie wiem, ja lecę. Że nie doładowałem sobie ulepszeń, kurde. Poszedłem, a nie kupiłem sobie ulepszaczy i bom. Byłem na górze. Trochę zepsułem. A byłeś. Taki błąd. Trochę tak, trochę błąd. Dobra. Nie popełniaj tego błęda. Nie, to jest podstawa, bo takiego błędu się nie może popełniać. No nie wypada, trochę głupio. Trochę mi teraz wstyd. No. Najgorzej, że będzie mnie zaraz stać i to jest właśnie ten dylemat, że stać mnie na ten przedostatni, zaraz będzie mnie stać, a z drugiej strony już nie wiem, nie lepiej czy dokoptować już ten najdroższy, co nie? I kupić tego drona najdroższego. Chyba lepiej imo. No oczywiście, że lepiej. Co to tam? Tam jest taki drobny przeskok. Między te 480 a milion, że to... Co nie? No to jest już takie nic na ten etap. Takie dobra. Nic, no. Idę robić diamentowy challenge. Ja to zrobiłem ten główny szyb w dół, mocno. No właśnie, nim śmigam. Ale to jest takie, lecisz. Ta. Diamentów tak jest od pierona tutaj. Po prawej stronie masz dwa od razu. Wiesz? Tak? To dobrze. To wracam po zabawki i też lecę na diamenty w lewo. Tak, sobie diamenty, bo to diamenty, właśnie to jest ten moment już. To tak, nie? Zróbmy to zadanie, tak. Trzeba zrobić zadanie diamentowe. Musimy, nie? To jest, wiesz, można by o tym długo dyskutować, ale moim zdaniem to można. Znaczy trzeba zrobić, nie? Tak, trzeba zrobić. To jest zrobić. Taki moment, nie? Ale fajnie, 29 tysięcy zarobiłem na takim krótkim ranie. Kurde. Myślałem, że krótko byłem, a to jednak kupa hajsu. No dobra, i mam 200 tysięcy. Odłożone. No i pięknie. Ile tych diamentów? 12 chciał? 12. No nie jest mało, nie? To jest chyba najtrudniejsze zadanie do tej pory. 12 diaksów. Nie jest. Dobra, ja jakby co idę na prawo. Tak, ty tak idź sobie tam spokojnie na lewo. Ja tak zrobię też. Zasuwam tam w dół, ale powiem ci, no trochę się leci już, nie? No, kilka dobrych sekund trzeba spadać, żeby dotrzeć na sam dół. tak, to jest już... To jest piękne, panie Plaga, co nie? Że już tak tyle, już tak głęboko się jest, że tyle trzeba czasu poświęcić. A nie pomyśleli o teleporcie w dół, nie? Także... To szkoda, bo szkoda powinno być tak, że możesz takie jakieś... Albo tak jak właśnie jest ta stacja, co nie? Że na stację to możesz pomiędzy, tam na 500. Chociaż no, na tym 500. Może w DLC coś będzie, nie? Może. Może tam ciekawe, jak będzie wyglądać te DLC. No ja jestem bardzo ciekaw. To będzie nowa mapa? Nowa kampania? No bo wiesz, ja nie wiem, bo może też być tak, że to na przykład nowa kampania będzie, no i wtedy to bez sensu, będzie trzeba starą skończyć najpierw. Tak, no to wiadomo, nie? Na pewno to będzie nowa kampania, to musimy to skończyć, nie? To nie ma podejścia. To nie ma o czym gadać, musimy zrobić wielki finał. Tak, to trzeba cały... A wielki finał się tak szybko nie zrobi, bo tu diamenty trzeba zebrać. No, to prawda. Trzeba grę wymaksować, panie Plaga, nie wiem, czy słyszysz. Nie ma co ruszać na DLC, dopóki nie wymaksujemy tej gierki, to... To by było trochę takie niefajne dla tych gości, co tam czekają na górze na te wszystkie zadania. No właśnie, będzie ich smutno. Na pewno gości potrzebuje dużo ziemi. No właśnie, ziemia, 200 ziemi tam potrzebował. To nie jest mało ziemi.
No, no tutaj to już jest dużo diamentów. Ja już mam 5, 6. O, już mam 7. Już mam już 6, będę miał 7 zaraz. No tutaj to jest spoko. Bardzo dużo diamentów, powiem ci, panie Plak. No, znalazłem kopalnię właśnie. O, proszę, a ty jeszcze kopalnię znalazłeś? Jak król jakiś. 778. 778, ładnie, ładnie, ta. Ładnie, panie Plagus. 778 jest kopalnia, można ją podłączyć, będzie... Jedynie co jest problem, że ja już odczuwam tutaj moje wiertło, jest po prostu... No, no nie najlepszej nowości, tak powiem, panie Plagus, no, nie najlepszej nowości. Ja mam na to najlepsze, jest... a ci jestem na ulepszarce na stopnie, znaczy na wzmacniaczu. Ja tak samo. A kurczę, głupio tak sobie teraz ten kupować jakiegoś lepszego, nie, jeśli to... nie najlepszego drona, oj, tego. To by było w ogóle bez sensu, jakbyś tak go kupił, tego nie najlepszego. No, totalnie bez sensu by to było. Totalnie. Lecimy w dół. No nie wiem, ile tych diaksów jeszcze muszę mieć, ale widzę ich trochę. Myślę, że... Że ja zaraz chyba zrobię, bo widzę dużo. 3. Nie mogę kopać, bo mi się ziemia zapchała. O nie. A to jest zawsze, kurde. To zawsze duży problem. Też to przeżywam regularnie i mnie jest mega przykro z tego powodu. Ale mam bomby ze sobą, więc sobie tu trochę, wiesz, poćwiczę bombami trochę, by zrobić to. O, to jest też fajny sposób. No właśnie, ja też tak lubię sobie czasami, wiesz, niby nie możesz, ale bombami sobie pomożesz. Ta, jest i już git. Możesz. No i pyk, trzecie, fajna zrobiłem. Sprawa. 14 diamentów, jest git. Tylko nie z zamówieniem. 14 diamentów. 14, nice. 49 tysięcy ci daję za to. Nice, nawet to ładnie, nawet ładnie. Dobry biznes, taki wcale niezły, nie? Nie należy do takich najlepszych. Taki najgorszy. Poczekaj, to jeszcze skończę. Spoko, spoko, ja tutaj sobie dokopuję jeszcze rzeczy, bo ziemia już mi się zapchała, ale mam miejsce w magazynie. Sobie ogarnę. Kurwa, jak wolną kopię, kurwa. A skończyło mi się ulepszenie. Niestety nie ma tego. Nie ma łatwo. Na tym poziomie to już jest, wiesz, etap ciężki. Ja cię kręcę, dobra, powysadzam sobie może trochę w sumie. Tak, wysadzaj, wysadzaj. To tu uczesz. Ja no widzę diament, ale kurwa! Jaką wolno wierci, co to jest? Ojejaj. Co to jest? Udało, masz jeszcze gorszego trochę, nie? Udało. No. Ja cię kręcę, no nie wiem. I ja przez zwykłą ziemię przekopuję przez pół dnia. No. O, teleporcik, cyk, o, akurat mi się otworzył. Zapchałem, ale pech. Jestem pełny, ponad połowę mam diamentów. Poza tym mam trochę uranu. Tak, że to biżuterii. No. Tu jest dobry hajs, ile dostanę. Tego mam? Gospodarz zakończył diamentów. Grę! O nie. Wywaliło. Co? Znowu wywaliło. No. Ja pierdykam. Ajajaj. Na sam koniec. Tak, i koniec odcinka. Dobra, nie może być, bo ja chciałem zadanie skończyć. Dawaj, zaproś znajomych, co tu się spugowało. Plaga, weź dołącz szybko. Dołączam, nie, dołączam. Nie, jeszcze nie możemy. Jestem. Dołączyłeś? Dawaj, tak, dawaj. Start game, tak. O, cofnęło mnie na dół. Bo ja muszę ostatni diament wydobyć. I no, nie wiem, ile mam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, na... Mam! 14 diamentów! Niesamowite. No. I teraz będziemy mogli zakończyć, ale najpierw się teleportuję. Tacy. Ja tu właśnie sprzedaję sobie, powiem ci, ile zarobiłem na jednym ranie, to będziesz w szoku, nie? Będziesz totalnie w szoku. 72 tysiące. Ja cię kręcę, panie... Panie Plaga. No. Ile to jest pieniędzy? Szalona ilość. Dobra. Ja sobie tu jeszcze ten. Ja sobie też posprzedaję. Ciekawe, ile mi da pieniędzy. Uwaga. Ja też dużo musiałem, no, zarobiłem, ale nie tak dużo, bo... Na pewno. Bo 60 tysięcy. To i tak ładnie. To i tak bardzo jeszcze ładnie. Jeszcze temu oddam ziemię. Ja tu imprezkę robię. Kurczę, ile masz pieniędzy, tak z ciekawości? 360. Ja mam dużo też, ale 480 mam. 480! No, tak, ale ja jo. Mówię, że już muszę zbierać na tego najlepszego Droniksa, bo to się nie uda inaczej. Ja skupanie dobra, musimy. To chyba tym akcentem, panie Plaga, kończymy dzisiejszy odcinek, to co prawda. Nie? To tyle, tak. To tyle, elo, elo! Trzymajcie się, pa!